wszystkim dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolorystyczne porównanie pomad z marki Vibo. Zrobiłam tutaj porównanie kolorystyczne dla blondynek, ponieważ wiem, że wiele z Was ma problem z doborem idealnej pomady właśnie z tej marki. Ja też starałam się właśnie pokazać to w jak najlepszy sposób, żebyście miały odwzorowanie, jak te pomady wyglądają na moich brwiach. Ponadto zakupiłam, słuchajcie, właśnie ostatnio w Rossmanie najnowszy kolor Light Blond i bardzo na to liczyłam, żeby to był idealny kolor dla mnie. Jeżeli jesteście ciekawe mojego ostatecznego werdyktu co do kolorystyki, to koniecznie oglądajcie dalej. Koniecznie dajcie łapkę w górę, jest to dla mnie ogromna nagroda i motywacja, żeby nagrywać kolejne filmiki oraz subskrybujcie mój kanał. Zapraszam serdecznie do oglądania. No i witam Was serdecznie z bliska. Zanim przejdziemy do porównania kolorystycznego pomad, zacznę troszeczkę mówić o swoich brwiach, ponieważ bardzo często zadajecie mi pytania na temat ich kształtu, wyrywania włosków, henny itd. Więc jeżeli chodzi o obecny stan moich brwi, to ja tak naprawdę henny już na swoich brwiach nie mam. Taki jest mój naturalny kolor i kształt brwi. Jeżeli chodzi właśnie o kształt brwi, bo też wielokrotnie mnie pytacie, jak to wygląda, to ja tylko i wyłącznie wyrywam sobie włoski tutaj właśnie pod łukiem brwiowym. Ja nigdy nie nadawałam żadnego kształtu swoim brwiom, ponieważ robię to za pomocą pomady. Ja dosłownie godzinkę temu właśnie wyrywałam sobie pojedyncze włoski, które mi urosły i które mi przeszkadzały, ale mam nadzieję, że już wszystko ładnie wygląda, zarówno tutaj w podglądzie, jak teraz patrzę, jak i w kamerze. Więc przejdźmy teraz właśnie do porównania kolorystycznego tych pomad. Zacznę od pomady, którą stosuję na dzień dzisiejszy. Jest to pomada w kolorze blond. Jest to numerek 4. Przyznam szczerze, że jak kupiłam tą pomadę i użyłam jej po raz pierwszy, nie byłam z niej zadowolona, ponieważ wydawał mi się to zbyt ciepły kolor do mojej karnacji, do mojego typu cery, do moich włosów i tak dalej. Miałam wrażenie, że jest to kolor dla mnie zbyt rudawy, no i niechętnie po nią sięgałam. Niemniej teraz z perspektywy czasu używam jej codziennie i wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona po prostu się utleniła, czy zmieniłam zdanie co do jej kolorystyki. Niemniej używam właśnie tej pomady codziennie. Przejdę teraz do wypełniania i malowania moich brwi. Pewnie zastanawiacie się, jakiego pędzelka będę do tego używała. Jest to pędzelek marki Hakuro H85. Jest to mój ulubiony pędzelek, mam idealnie skrojone włosie, idealny przekrój i no, świetnie mi się sprawdza od lat. Jest dla mnie niezastąpiony. Jak maluję swoje brwi? Zawsze zaczynam od dolnej linii moich brwi. Zawsze właśnie podkreślam najpierw tą część, następnie ogonek, czyli od najwyższego punktu do dołu, a później przechodzę do wypełnienia całej brwi. Nigdy nie maluję tutaj tego początku, właśnie tego miejsca, ponieważ zawsze zależy mi na takim dosyć naturalnym efekcie, nazwijmy to efekcie ombre. Wiele osób też właśnie mnie się pyta, czy mam makijaż permanentny, a to po prostu zwykła pomada z Vibo za 25 zł robi taki efekt. Kiedy mam już resztkę pomady na moim pędzelku, właśnie wtedy staram się wycieniować początek brwi. I tak wyglądają pomalowane brwi za pomocą pomady w kolorze blond. Pomada zmazana, czas na kolejny kolor. Moja pierwsza pomada z Vibo była w kolorze Soft Brown numer 1. Kupiłam tą pomadę zanim Vibo wypuściło numerek blond i na samym początku wydawało mi się, że jest to całkiem dobry kolor dla mnie. Po regularnym stosowaniu tej pomady zauważyłam, że jest to kolor niestety troszeczkę dla mnie za ciemny, dlatego później używałam jej tylko i wyłącznie w momencie, kiedy robiłam sobie jakieś makijaże na wyjście, kiedy chciałam troszeczkę mocniej podkreślić te brwi, wtedy pomada sprawdzała mi się świetnie. Przejdźmy do aplikacji jej na moje brwi. Tak wyglądają moje brwi pomalowane pomadą Soft Brown. No jak widzicie, nie wygląda to zbyt dobrze. Niestety jest to zbyt ciemny kolorek dla blondynek. Do ciemniejszych karnacji, troszeczkę ciemniejszych włosów, ciemniejszej oprawy oczu na pewno sprawdzi się o wiele lepiej. Przez to słoczowanie na moich brwiach
Mój makijaż uległ delikatnej destrukcji, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Przejdźmy już do najważniejszego produktu w dniu dzisiejszym, czyli do najnowszego kolorku właśnie od Vibo. Jest to Light Blonde. Ja szczerze mówiąc nie otwierałam jeszcze tego opakowania, więc zrobię to po prostu razem z Wami. Jestem bardzo ciekawa tej kolorystyki. Z tego co wiem, ma być to troszeczkę chłodniejszy odcień właśnie dla blondynek, bardziej wpadający w szarość. No po prostu kolor, który ma mieć chłodniejsze tony niż brat bliźniak, czyli blond numer 4, to jest numer 5. Z tych emocji aż opakowanie sobie rozerwałam. Proszę bardzo, tak wygląda kolor. No przyznam szczerze, że zapowiada się obiecująco. Ja właśnie takiego koloru pomady szukałam. Tak jak wiecie, długi czas używałam pomady z Benefit Cabral. Niemniej uważam, że stosunek jakości do ceny jest bardzo słaby i pomada ta nie jest warta ponad 100 zł, ponieważ ma bardzo małą pojemność, a w dodatku bardzo szybko zasycha. O zasychaniu pomad powiem Wam później, ale teraz przejdźmy do przetestowania tego koloru, bo jestem jego bardzo ciekawa. Powiem Wam, że jestem w szoku, jak ten kolor pięknie wygląda. Jest po prostu idealny, jeżeli chodzi o moją karnację. Dla każdej blondynki, która ma dosyć jasną karnację, niebieskie oczy i takie blond, mysie, szare włosy, pomada ta będzie wyglądała idealnie. Po prostu jest perfekcyjna. Zobaczycie sobie z bliska i zaraz Was oddalę. Teraz mogę sobie właśnie zrecenzować ten kolor i przyznam, że jest naprawdę super. W końcu Vibo pomyślało o blondynkach właśnie, które mają więcej chłodnych w sobie tonów niż tych ciepłych. Pomada wygląda naprawdę przepięknie, po prostu cudownie. Wkomponowała się w moją karnację, w moje włosy. Jestem szczerze mówiąc zachwycona, bo tamte kolory, tak jak mówiłam wcześniej, do końca mi nie odpowiadały. Blond był po prostu za ciepły, soft brown był po prostu za ciemny, a tutaj mamy idealne właśnie połączenie kolorystyczne dla mnie. Bardzo się cieszę, że teraz właśnie jest ta pomada dostępna, jeżeli jeszcze nie miałyście okazji jej testować, a właśnie jesteście takimi blondynkami jak ja, jeżeli chodzi o oprawę, to polecam Wam serdecznie. Też z tego, co się orientuję, niedługo w Rossmanie znowu będzie promocja, bodajże minus 55%, jakoś właśnie na początku kwietnia, więc wtedy będziecie mogły sobie po prostu tą pomadę przetestować. Ja ją kupiłam w regularnej cenie za 25 zł w Rossmanie. Powiem Wam szczerze, że na początku miałam spory problem, żeby ją dostać, ponieważ była ona wszędzie wyprzedana, ale w końcu udało mi się znaleźć jedno, jedyne, ostatnie opakowanie na półeczce właśnie marki Vibo. No, była warta tego czekania, bo naprawdę wygląda super. Jeżeli właściwości będzie miała takie same jak poprzednie pomady, jeżeli tutaj nic nie zostało zmienione w formule, to na pewno będzie to moja ulubiona pomada na dzień dzisiejszy. Oczywiście nie mogę pominąć bardzo ważnej kwestii, którą chciałam poruszyć, mianowicie wysychanie pomad. Zawsze miałam z tym problem, pomady bardzo szybko u mnie wysychały, niezależnie czy była to wysoka półka cenowa, czy też niska, miałam problem z zasychaniem pomad. Problem ten zniknął w momencie, kiedy odkryłam, słuchajcie, tak banalny sposób, żeby tego uniknąć. Banalny, ale genialny, mogłabym powiedzieć. Pewnie zauważyłyście jedną podstawową różnicę właśnie w obu pomadach. Tak jak widzicie, tutaj w tej pomadzie mam zrobione oczko, a tutaj mamy takie jajowate wydłubienie, które już można by powiedzieć, no można by powiedzieć, po prostu sięgnęło dna. Ta pomada niestety jest już wyschnięta, do jej użycia muszę używać Duraline. Ta pomada idealnie sprawdza mi się bez właśnie używania żadnych rozcieńczaczy. Wiecie, jaka jest właśnie zasada? Żeby używać pomady w ten sposób, ja już tak zaczęłam używać właśnie tą pomadę po jej otwarciu, pędzelkiem nie dłubiemy w całej pomadzie, tylko w tym jednym miejscu i zbliżamy się do dna. Jak już dotkniemy dna, tak jak dotknęłam w tej pomadzie w kolorze blond, bierzemy sobie po bocznych ściankach, wyciągamy troszeczkę pomady, aplikujemy na brwiach i pomada ta nie zasycha. Ja mam ją otwartą, uwierzcie mi, już kilka miesięcy, a ani razu nie używałam do malowania brwi Duraline w połączeniu z tą pomadą. Ona jest dalej w idealnym stanie. Ta niestety już zaschnęła dosyć mocno i właśnie ją muszę za każdym razem sobie rozcieńczać,
ale jest to mój sposób, bardzo banalny, ale oszczędza tak naprawdę nam czasu, nerwów i pomada jest cały czas w idealnym stanie, więc pamiętajcie o tym. Ale mam również malutkiego protipa dla osób, które nie mają Duraline'a, a nie mogą sobie poradzić z zaschniętą pomadą. Mój sposób to wacik kosmetyczny, który mam w słoiczku, płyn micelarny, który wylewam właśnie sobie na wacik, delikatne przetarcie naszego pędzelka, tak żeby on nam się i wyczyścił, i troszeczkę wchłonął tego płynu micelarnego, i każda pomada będzie miała super kremową konsystencję i malowanie brwi będzie o wiele, wiele prostsze. I to już wszystko na dzień dzisiejszy. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, co sądzicie o tym filmiku, czy takie kolorystyczne porównanie Wam się spodobało. Napiszcie też mi, czy skusicie się na tą najnowszą pomadę w kolorze Light Blonde. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. No i też napiszcie, czy w ogóle lubicie te pomady z Vibo, bo wiem, że ile ludzi, tyle opinii. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.